Witajcie w Pokoiku. Jedyna taka seria niedzielna, która wychodzi w poniedziałek. Został ogłoszony nowy dodatek do Pokémon TCG o nazwie Battle Styles. Premierę będzie miał 19 marca 2021. Dodatek wprowadzi kilka nowych mechanik, mianowicie Single Strike i Rapid Strike. O co chodzi? Pokémony będą otagowane w podobny sposób, jak było to w przypadku Ultra Bestii. Pokémony Single Strike będą miały w założeniu wziąć duże knockouty za pomocą jednych pojedynczych mocnych ataków. Pokémony Rapid Strike będą miały ataki kombinowane w ten sposób, że będziemy uderzać po benchu albo w jakiś inny sposób obijać kilka Pokémonów przeciwnika w ten sposób, aby wziąć kilka knockoutów w przyszłości w jedną turę. Poznaliśmy 10 kart z tego dodatku i pozwolę sobie pokrótce je omówić. Emboar Single Strike. 30 punktów obrażeń będą zadawały nasze Pokémony Single Strike więcej. Jeśli dostaniemy fajnego Pokémona z fajnym atakiem i to 30 obrażeń będzie robiło dużą różnicę, ten Emboar może grać, ale to jest jednak Stage 2, także będzie ciężko, żeby to w ogóle wystawić. Dalej Octillery. Octillery jest super, bo Octillery możemy wyszukać w naszym deku kartę Rapid Strike i położyć ją do naszej ręki. Fajna wyszukiwarka Pokémonów i podobna Octillery, podobna. I takie karty po prostu grywają w dekach. Dalej mamy Empoliona, który blokuje abilitki fałek i nie fałek i nie GX-ów, moim zdaniem słabe. Mięszano 90, nic ciekawego moim zdaniem. Single Strike Urshifu V, ciekawa karta. Single Strike Urshifu V, V i V Max. Ponieważ Pokémon V ładuje się ze swojego pierwszego ataku, a VMAX zadaje 270 punktów obrażeń z drugiego ataku, to może się pojawiać w dekach, jeśli znajdzie się fajna do tego kombinacja. Ale na ten moment podoba mi się bardziej Urshifu VMAX Rapid Strike. Za jedną tylko singlową energię zadajemy 150 punktów obrażeń. Jest typu Fighting, kontruje Picaromy, kontruje Eternatusy. I naprawdę wygląda super. W dodatku drugi atak za 3 energie, 2 razy 120 po benchu przeciwnika, wzmocniona jakimś teleskopem, to już jest 150. Dodajemy Zigzaguna i nagle jesteśmy w stanie one-shotować Dedenki albo nawet Krobaty. Kolejną kartą, którą pokazali, jest Handum. Handum ma super abilitkę, gdyż wynajduje energię Single Strike Energy i od razu ataczuje ją do Pokemona Single Strike. Co prawda kładzie dwa kanterki, jednak dzięki temu mamy szybką akcelerację i to może naprawdę być bardzo grywalne. Tyranitar V moim zdaniem jest słaby, za 4 energię 240. Ja Pokemony Dark nie mają sensownego ładowania, także może to być trudne do naładowania. Poznaliśmy też produkty, jakie wyjdą w dodatku Battle Styles. Dwa rodzaje ETB, jeden dla Pokémonów Rapid Strike, drugie dla Pokémonów Single Strike, blistery, pojedyncze, potrójne, prekity, wszystko standard, jak w standardowym dodatku. Cały dodatek będzie zawierał 160 kart, 60 kart Battle Styles, czyli zakładamy, że po 30 Rapid Strike i po 30 Single Strike, 12 Pokémonów V, 6 Pokémonów VMAX i 16 kart Full Art oraz dwie specjalne energie. Pokémon TCPI zapowiedziało kolejną edycję Players Cupa. Będzie to Players Cup 3. Odbędzie się on na podobnych zasadach co Players Cup 2, czyli każdy gracz dostanie 50 kluczy, które będzie mógł wykorzystać do grania 8-osobowych turniejów na online. Za zwycięstwo 5 punktów, drugie miejsce 3. Top 4 to jest 1 punkt, porażka w pierwszej rundzie to jest punktów 0. I znowu najlepsze 256 osób z Europy przejdzie do następnego etapu turnieju. Turniej eliminacyjny rozpocznie się 26 stycznia o godzinie 10, a zakończy 26 lutego. Także mamy miesiąc po prostu na zagranie 50 turniejów i zebraniu jak największej liczby punktów, tak aby być w Europie w top 256. W następnym etapie 20 marca odbędzie się Double Bracket Elimination. Do momentu, aż zostanie 16 graczy. Tydzień później, czyli 27 marca, będziemy mieli kolejny bracket i do momentu, aż zostanie 4 graczy w każdym regionie. Finały rozpoczną się 10 kwietnia i weźmie w nich udział 16 graczy, po 4 z każdego rejonu. Niestety w dalszym ciągu w Players Cupie nie mogą startować seniorzy. Wziąć udział mogą tylko gracze urodzeni w 2005 roku lub później.
Pokémon TCPI wypuściła ankietę, w której pytają nas o nasze odczucia dotyczące naszej ulubionej gry karcianej oraz produktów z nią związanych. Za udział w ankiecie można dostać kilka boosterów, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że jest szansa, że razem możemy zmienić karciankę. Jeśli nie podoba Ci się obecny standard, jeśli masz uwagi do gry, proszę, wypełnijcie tą ankietę. Może coś się zmieni, może coś pójdzie na lepsze, może ten dzisiejszy standard, który jest tak nudny i oklepany, się zmieni. Może przestaną power creepować karty i wypuszczać coraz to większe V-Maxy i tag teamy. Troszeczkę, może będziemy w stanie zastopować ten rakotwórczy utwór. Link do ankiety znajdziecie w opisie. Turniej jest cyklu Sleepy Sundays dla juniorów i seniorów. Kolejny raz padają łupem Polaków. Na Sleepy Sundays 13 grudnia drugie miejsce zajmuje Janek, trzecie miejsce Damian i to są naprawdę bardzo dobre wyniki. Obaj grali listą Lucario Melmetala. A już tydzień później w Sleepy Sundays, które odbywało się wczoraj, Damian wygrywa i zajmuje pierwsze miejsce Lucario Melmetalem. Brawo, Damian. Również bardzo dobre wyniki odnieśli Polacy w turnieju Weekly Expanded. Aleksander Rutowicz zajmuje w nim drugie miejsce, grając z Pikaromem, a Piotr Głębocki, czyli nasz discordowy Lance, zajmuje na tym samym turnieju siódme miejsce, grając z ADP Zacianem. A na koniec to, na co wszyscy czekali, czyli wyniki Limitless Weekly 12. Tutaj wygrywa Azul GG, ale Polaków dzielnie reprezentował Kajetan Hadrych. Zajął trzecie miejsce Senti Scorchem. Pozostali Polacy niestety daleko. Punktowane miejsce w top 32 zajmuje Damian Wincenciak z wynikiem 6-2, grając Baby Blood Cephalonem. I Miłosz Drylica z wynikiem 5-3, grając ADP Zacianem. Na następnym turnieju myślę, że się odkujemy. Myślę, że więcej nas będzie w top 32. Ja robiłem streama z tego turnieju, także zapraszam Was, jeśli chcecie zobaczyć, jak ten turniej przebiega. Link umieszczam w karcie. To tyle w dzisiejszym Pokeweeku. Zapraszam Was na cotygodniową porcję memów, memuszków i życzę Wam udanego tygodnia. Na razie, pa pa!